Miałeś kiedyś tak, że myślałeś o czymś dosyć intensywnie. Może podejmowałeś jakąś decyzję, byłeś w trakcie dokonywania jakiegoś wyboru. Może nawet spisywałeś sobie swoje pomysły na liście i próbowałeś wyklarować to, co masz w swojej własnej głowie. I spisywałeś. I w pewnym momencie poczułeś, że musisz się od tego oderwać, że musisz się od tego zdystansować, bo po prostu jest tego za dużo dla ciebie. Poczułeś zbyt dużą presję. No i tak zostawiłeś to coś z boku, odszedłeś na moment, po czym wróciłeś do czegoś tego, co zostawiłeś wcześniej, i patrząc na tą listę, patrząc na to, co masz przed swoimi oczami, może to była jakaś lista rzeczy do zrobienia, może to był jakiś list, jakaś ważna rzecz dla ciebie. I nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że to, na co patrzysz, się zmieniło. Że to, na co patrzysz, wygląda teraz całkowicie inaczej. Że mniej się przywiązujesz do tego, na co patrzysz. Widzisz, jakie głupoty wcześniej myślałeś o tym, na co patrzyłeś. I nagle zdajesz sobie sprawę z tego, jak mało ważne jest to, co masz przed sobą, a wcześniej myślałeś, że to jest takie super mega istotne. Miałeś tak kiedyś? Założę się, że miałeś tak. Założę się, że bardzo często ci się tak zdarza, że są rzeczy w twoim życiu, które wydają się takie ważne, takie absorbujące, i w pewnym momencie masz już ich dosyć, ciążą na tobie za bardzo, porzucasz je, zostawiasz i po jakimś czasie do nich wracasz i zdajesz sobie sprawę, o, one wcale nie są takie ważne. Kiedyś studiowałem to, co to znaczy być autentycznym człowiekiem, i trafiłem na taką rozwojową koncepcję, taką samorozwojową koncepcję, że aby być autentycznym, trzeba przestać być zbyt miłym dla innych ludzi. I tak głęboko zastanawiałem się nad tym, co to oznacza dla mnie, na czym to polega i skąd to się bierze. I zdałem sobie sprawę z tego, że ludzie nie są autentyczni, ponieważ się boją. I bardzo często starają się być mili czy ulegli wobec innych ludzi, właśnie ze strachu. I wiecie, i mamy taki moralny nakaz, moralny obowiązek, że musimy być mili, że nie możemy mówić tego, co czujemy, że nie możemy być szczerzy i autentyczni. I w pewnym sensie zaczynamy oszukiwać samych siebie i nie pozwalamy sobie czuć niektórych uczuć czy emocji, nie pozwalamy sobie czuć smutku, czy żalu, czy gniewu, czy złości, czy to z powodu lęku przed odrzuceniem, czy takiego moralnego obowiązku duchowego. Czy może w ogóle, wiecie, naprawdę nie chcemy komuś wyrządzić krzywdy, bo może mamy jakieś problemy z emocjami i nie chcemy wyrzucać ich na innych ludzi. Wiecie, tych powodów braku autentyczności może być wiele. Ale to, do czego zmierzam, to jest to, że ma to bardzo ogromny związek, bardzo wielkie połączenie z tym, co powiedziałem przed chwilą. Bo w naszej głowie pojawia się wiele rzeczy sprzecznych, wiele rzeczy, które są kompletnie nielogiczne, rzeczy z przeszłości, naszych marzeń, fantazji, pragnień. Wiecie, możemy sobie wyobrazić, że każda komórka naszego ciała ma swój oddzielny umysł. I niech teraz każda komórka naszego ciała wyprodukuje jakąś jedną myśl, no i nagle zaczynamy myśleć o czym innym, nie? W jednej chwili chce nam się działać, potem jesteśmy zmęczeni, chcemy skakać, potem chcemy tańczyć, potem chcemy malować, potem chcemy rysować, potem trzeba wziąć się za robotę, planujemy tą robotę, a jak przychodzi co do czego, to nam się już nie chce. Albo wydaje nam się, że to jest ważne, albo tamto jest ważne, i nagle to traci na znaczeniu. I żyjemy z chwili na chwilę, i każda chwila jest inna. Prawda jest taka, że ta osoba, która teraz ogląda to wideo, od samego początku tego nagrania już zdążyła się zmienić. I co z tego wszystkiego mamy? Wyczerpujące życie pod przykryciem maski. Ale co to oznacza w ogóle? Czym jest nasza maska? Bardzo się często przyjmuje, że ludzie zakładają maski, bo odgrywają jakieś role, bo nie są autentyczni. Kiedy jesteśmy autentyczni, a kiedy nie jesteśmy autentyczni? Tak naprawdę, tak szczerze, autentycznie, przyglądając się samymi sobą, możemy szybko zauważyć, że my zawsze zakładamy jakąś maskę, zawsze odgrywamy jakąś rolę, zawsze jesteśmy jakimiś ludźmi. Bez względu na to, czy uznamy się za autentycznych, czy za nieautentycznych, i tak zawsze jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Innymi słowy, my praktycznie zawsze jesteśmy autentyczni. Wiecie, to jest tak, jakby w naszej głowie istniał sobie taki diabeł i różne takie małpy, nie?
Wyobraźmy sobie drzewo, na którym siedzą małpy i diabeł. No i co robi diabeł? Diabeł sobie patrzy na te małpy i rzuca im bananę, a małpy sobie biegają za tym bananem. I tak mniej więcej wygląda nasz umysł, tak wygląda nasze życie. Wiecie, mówiąc tutaj diabeł, mam na myśli tą naszą ciemną stronę, nasz cień. A mówiąc małpy, mam tutaj na myśli nasze pragnienia, tak? To, za czym biegamy. I wiecie, jednym z celów medytacji czy rozwoju świadomości jest to, aby oświetlić tego diabła, żeby go poskromić. I aby ogarnąć te małpy, żeby tak nie biegały za tym bananem, żeby się trochę uspokoiły. Nie zrobisz z innymi tego, co zrobiłbyś sam. Nie zrobisz samemu tego, co zrobiłbyś z innymi. Wiecie, siedziałem dzisiaj, bo chciałem troszeczkę pomyśleć nad scenariuszem na to nagranie. I tak wpadło mi do głowy, że kolejnym problemem, na który napotyka człowiek, który doprowadza do takiej ogromnej sprzeczności, to jest to, że każdy z nas chciałby być sobą, tak? No ale z drugiej strony musimy dogadywać się z ludźmi wokół nas. No i musimy zarówno polegać na sobie, jak i na innych ludziach. No i nie jesteśmy w stanie się od nich odseparować. I bardzo często jest tak, że musimy troszeczkę odłączyć się od ludzi, żeby zrobić coś samemu. No ale potem okazuje się, że tych ludzi jednak potrzebujemy. Kiedyś słyszałem takie przekonanie, że samemu dojdziesz gdzieś szybciej, ale z innymi ludźmi dojdziesz gdzieś dalej. I dlaczego to ma taki ogromny związek i wpływ na to wideo? Ponieważ inni ludzie są częścią ciebie i czy ci się podoba, czy nie, twój umysł, czyli ty sam, musisz brać innych ludzi pod uwagę w jakiejś tam części. Nawet jeżeli masz wywalone na opinię innych ludzi, to tak nie do końca, bo i tak zawsze gdzieś tam z tyłu głowy masz uwagę na tych innych ludzi. I wiecie, i to również bardzo często doprowadza do tego, że jesteśmy sprzeczni, że jesteśmy takimi hipokrytami na swoim własnym podwórku. Bo z jednej strony chcemy wypaść jak najlepiej, ale z drugiej strony chcemy być sobą. No i wiecie, tutaj znowu trzeba byłoby zdefiniować, co to znaczy być sobą. I tutaj zawsze wracamy do punktu wyjścia, wiecie? Bez względu na to, jakbyśmy nie chcieli ugryźć tematu autentyczności, to i tak zawsze jesteśmy na samym początku. No bo autentyczny jesteś teraz. To, co czujesz teraz, to jest autentyczne. Nie ma niczego mniej autentycznego od tego, co czujesz. Czy lubisz to wideo, czy nie lubisz tego wideo, czy fajnie ci się słucha teraz, może myślisz o przeszłości, albo w ogóle o czymś innym, to i tak jesteś teraz sobą. Tak jak pięknie powiedział Alan Watts, nie istnieją złe uczucia. Nie istnieją żadne złe uczucia, nie istnieją żadne inne uczucia od tego, co czujesz teraz. Więc możemy zadać sobie takie pytanie. Kto tu powinien stać za sterami kontroli? Kto? Ja i moja mała armia ja, które zmieniają się 300 razy na sekundę. Urażony, smutny, wesoły, zainspirowany, dziecko, dorosły, dojrzały, planista, kontroler, artysta, wieśniak, słaby, silny, uległy, asertywny, przebojowy, zrównoważony, spontaniczny, twórczy, wyzwolony, miły, zły, wściekły, zboczony, perwersyjny, chamski, arogancki, wyjątkowy. Tylko tyle? Można sobie zadać takie pytanie, nie? Tylko tyle? A co teraz generalnie czujesz? Myślę, że to jest ważne pytanie, jakie można sobie zadać. I wiecie, jeszcze jedno pytanie, które można sobie zadać. Czy właściwie można nic nie robić i być nikim? Taki trochę fabularny twist w tym wideo. Możecie nawet czuć się lekko pomieszani. Ale wiecie, powiem wam coś, na co ostatnio wpadłem. Była taka noc, że miałem bardzo dużą ilość snów. I podczas tej nocy bardzo dużo mi się śniło. I gdy wstałem rano, zacząłem zapisywać te sny. I w pewnym momencie doszło do mnie to, że wszystkie te sny są kompletnie nielogiczne. Że podczas mojego snu, moja podświadomość, wiecie, ten taki podstawowy nasz umysł, taka podstawowa, pierwotna warstwa naszej inteligencji, ona zbyt dużo nie analizuje tak logicznie, tylko ona działa na zasadzie skojarzeń. I widziałem w tych snach sylwetki osób, które znałem kiedyś, jakieś wydarzenia, doświadczenia, jakieś zlepki moich własnych przeżyć. I gdy się obudziłem, zacząłem o tym myśleć, zdałem sobie sprawę, że to jest kompletnie nielogiczne. I tak, wiecie, zostawiło mnie to z takim jednym wielkim poczuciem mindfucka. Takiego rozwalonego umysłu. Bo wiecie, może nam się na co dzień wydaje, że to życie jest jakieś tam logiczne i poukładane i mamy jakiś tam sens tego życia. Ale cały czas tam w tle funkcjonuje nasz ten pierwotny umysł, który działa na zasadzie skojarzeń. I musi on bardzo szybko podejmować decyzje, czy zmieniać naszą percepcję, czy myśleć za nasz świadomy umysł, bo gdybyśmy musieli wszystko logicznie analizować, to byśmy w ogóle nie przetrwali. I dlatego jesteśmy hipokrytami, bo kieruje nami wyższa inteligencja,
która przewyższa nasz świadomy rozum. I ona ma, mógłbym powiedzieć, wręcz absolutną kontrolę nad tym, co się dzieje w życiu. Możemy sobie zmieniać jakieś tam programy, czy to, czy tamto, czy tworzyć jakieś granice, ale życie jest tajemnicą, wiecie? Ty jesteś tajemnicą, każdy z nas jest tajemnicą. I bardzo często czujemy to, gdy mamy styczność z różnymi takimi dziwnymi doświadczeniami, czy przeżyciami, które pozostawiają nas sami ze sobą, z takim jednym wielkim poczuciem twistu fabularnego, może z opadniętą szczęką i takim poczuciem, kurczę, ja nic o sobie nie wiem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że ze mną tutaj jesteście. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, dziękuję w ogóle wszystkim za wsparcie, dziękuję za wasze ciepłe, wspaniałe komentarze. Bardzo jestem wdzięczny wam za to, że jesteśmy tutaj razem i możemy się uczyć. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, to zapraszam was do Patronite'a, na PayPala. Możecie wejść na grupę projektu Wszyscy Jesteśmy Świadomością i tam dowiedzieć się więcej. Zapraszam was na Instagrama. Jeżeli ktoś chce skorzystać z mojej porady, pomocy, to zapraszam na prywatne konsultacje. Na dole macie wszystko w opisie napisane. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.